Witam, nazywam się Mateusz Umiński. Prowadzę rodzinne gospodarstwo ekologiczne od 27 lat. W gospodarstwie uprawiamy od 6-7 lat zioła, głównie szałwia, tymianek, melisa, kozłek lekarski, arcydzięgiel, różę jadalną. Gospodaruję na 70 hektarach. Przewagą w gospodarstwie są zioła. W granicach około 40 hektarów to są same zioła. A resztę to trochę warzyw, ale to nie dużo, i zboża. O Bluenie dowiedziałem się od przedstawiciela handlowego firmy Chemirol, od pani Joanny. W gospodarstwach ekologicznych nie możemy stosować nawozów syntetycznych. Bluen jest bardzo dobrą alternatywą, ponieważ w Bluenie bakterie wiążą azot z powietrza. Bluen zastosowałem w plantacji szałwi. Plantacja szałwi jest na areale 2 hektarów. Bluen został zastosowany na 1,5 hektara, reszta pola to została jako kontrola. Zastosowałem, gdy szałwia miała około 15 cm wysokości i miała około 10-12 liści. Różnice na plantacji są zauważalne, bo w miejscu zastosowania Bluenu plantacja jest może nie mocno znacząca, ale widocznie jest większa. Szałwia jest bardziej rozrośnięta, wyższa, bardziej zielona. Po zastosowaniu Bluenu zauważyłem dużo więcej zielonej masy. To się wiadomo przekłada na kilogramy zielonej masy, a później suchej masy. Tam, gdzie nie został zastosowany, jest znacząco mniejsza masa zielona, prześwity między rzędziami, a i plon będzie na pewno mniejszy. Po zbiorach szałwi porównamy kilogramowo wyniki, gdzie był zastosowany Bluen, a gdzie nie. I na tej podstawie zdecydujemy o stosowaniu Bluenu na przyszły rok. Jak efekt będzie zadowalający na plantacji szałwi, to myślę, że w przyszłym roku na wszystkich plantacjach ziół będę stosował Bluen.